10 turniejowych walk obejrzeli kibice boksu w ramach 12. edycji turnieju pięściarskiego poświęconego mistrzowi olimpijskiemu Kazimierzowi Paździorowi. Kluczową walką było starcie w wadze do 69 kg, czyli w tej, w której największe sukcesy osiągał Paździor. Ostatecznie Puchar Mistrza zdobył Konrad Makowski. Zawodnik broni pokonał Rostysława Nadolskiego z Widzewa Łódź. Poza pięściarzami z Radomia w turnieju wystąpili również zawodnicy z Łodzi, Skarżyska Kamiennej, Kielc i Warszawy.